Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj dostaliśmy no, kilka ciekawych informacji, plus będzie jedna zaległa. Na początku zaczniemy od tej najważniejszej, jak widać na załączonym obrazku, jutro, czyli w czwartek, 25 maja o godzinie 18 naszego czasu, na Twitchu SC Software odbędzie się specjalny stream hostowany przez Nemiro i Alexa, a do tego pojawią się specjalni goście z grupy Volvo Trucks. No i jak widać na tym obrazku, najprawdopodobniej zostanie nie dość, że pokazany, to prawdopodobnie jutro również dojdzie do premiery najnowszego Volvo FNL, na które też trochę się czekało. Pamiętamy chyba wszyscy te obrazki tego modelu jeszcze tam robionego w programie, tam niektóre tekstury się pojawiły jakiś czas temu. Była pewna też wizyta studia w siedzibie Volvo, więc na pewne specjalne materiały też możemy liczyć podczas tej transmisji. No i prawdopodobnie no, jutro doczekamy się kolejnej nowej ciężarówki w American Truck Simulator. Szykuje się taki mini maraton, niedawno przecież został wydany w końcu najnowszy Mantek X, teraz czas na najnowsze Volvo FNL. Oby ta premiera była przynajmniej lepsza w porównaniu do tamtego Volvo FNL. No ale to co zdarzy się jutro, no to zobaczymy dopiero jutro. Przypominam jeszcze raz, 25 maj, czwartek, godzina 18. Twitch SC Software. Jeśli mi się uda, to prawdopodobnie również zrobię takiego streama u siebie, taką retransmisję, gdzie też będziemy wspólnie to oglądać, tak jak było to w przypadku Mana. Jeszcze niczego nie obiecuję, bo nie jestem pewien, czy na pewno będę wtedy miał możliwość zrobienia takiego streama, ale jeśli się uda, no to warto obserwować mój kanał. No i jeśli nie robicie tego, no to oczywiście subskrybować i zostawić ten dzwonek, bo jeśli wystartuje transmisja, to wtedy na pewno dostaniecie powiadomienie. Ewentualnie możecie wejść na serwer Discord, gdzie jeśli na pewno będę planował transmisję, zostaniecie o tym powiadomieni, oczywiście jeśli macie odpowiednią rolę. W każdym razie tam też zapraszam. Także co, jutro prawdopodobnie kolejna nowa ciężarówka w świecie gier od SC Software. No, ciekawy maratonik, to co następne? Iveco? Oby. Natomiast to tyle jeśli chodzi o tą pierwszą informację. Czas na drugą i oficjalnie dostaliśmy potwierdzenie tego, że do Euro Truck Simulator 2 zmierzają naczepy firmy Tirsan. O tym już mówiło się przy ostatnim świątecznym streamie SC Software, gdzie studio pochwaliło się wizytą właśnie w siedzibie tej firmy, gdzie tam przedstawiciele studia dyskutowali też z przedstawicielami firmy Tirsan. Były to tylko takie dyskusje, tylko takie spotkanie, nic wiążącego, żadnych większych zapowiedzi. Natomiast dzisiaj no, dostaliśmy oficjalne potwierdzenie, no i kilka tutaj materiałów, które prezentują co niektóre modele. No widać tutaj wywrotkę, jak i też platformę czy skrzynię właściwie, które są no, jeszcze na bardzo wczesnym etapie produkcji. No te modele jak widać no, będą wymagały jeszcze mocnego doszlifowania i jeszcze wielu prac, no bo to jest jeszcze bardzo wczesny etap, no nie widzimy tego w grze, tylko w programie do jeszcze modelingu najwidoczniej. No jeszcze tutaj sporo czasu ten dodatek będzie wymagał. No zobaczymy, co będzie pierwszy. Zastanawia mnie też, czy to pełna zawartość, czy raczej jeszcze coś będą szykowali, bo trochę bieda to tak wygląda, dwie takie naczepy, ale pewnie coś tam jeszcze szykują. W każdym razie na chwilę obecną pewnie tylko te dwa produkty mogli pokazać. Ale najbardziej mnie zastanawia, kto wygra wyścig. Wielton, który został oficjalnie potwierdzony no już jakiś czas temu, czy Tirsan? No, zobaczymy, ale na pewno jeszcze te kilkadziesiąt tygodni, może miesięcy, będzie trzeba poczekać na jeden czy drugi dodatek. No ale w każdym razie dzieje się pod tym względem w ETS-ie, to na pewno. Jeśli chodzi o posty, to też nie ma tu większych informacji, są tutaj takie ogólne w sumie zdania. No i oprócz tej prezentacji, no to nie ma nic tutaj szczególnego. Najważniejsze jest to, że już oficjalnie wiemy, że ten Tirsan na pewno się pojawi. Trwają tutaj prace. Dwie naczepy, jak widać, są na takim etapie prac, a pewnie coś jeszcze będą szykować. Jak to finalnie wyjdzie, zobaczymy dopiero za jakiś czas. I to tyle, jeśli chodzi o tą informację, ale jeszcze wrócimy sobie tutaj za ocean do postu sprzed tygodnia na temat przebudowy Kalifornii. I tutaj temat dotyczył miasta Santa Cruz. Miasta położone na południu od San Francisco, może nie jakieś największe, a przy wyszukiwaniach w Google pierwsze co wyskakuje to jakaś firma, a niekoniecznie miasto. Natomiast na pewno w American Truck Simulator będzie to jedno z ładniejszych i ciekawszych miast. Jednak co takiego ciekawego SC Software ma do powiedzenia na temat tego miasta? Santa Cruz to miasto o bogatej historii, założone w 1791 roku przez hiszpańskich odkrywców. Jego unikalny układ miasta jest w stylu europejskim, z nieregularną siatką ulic, która odzwierciedla historię miasta. Dziś Santa Cruz jest miastem turystycznym znanym z pięknych plaż i tętniącego życiem centrum miasta. Główne centrum miasta znajduje się u wybrzeży i jest utworzone przez Pacific Ave,
którym znajduje się większość sklepów, butików, restauracji i hoteli. Najciekawszym miejscem w centrum Santa Cruz jest skrzyżowanie wokół Zegara Miejskiego, gdzie odwiedzający mogą cieszyć się tętniącą życiem atmosferą miasta. Jeśli uda się wzdłuż wybrzeża na zachód, znajdziesz starą latarnię morską, w której obecnie mieści się Muzeum Surfingu. W pobliżu latarni morskiej i południowego krańca kontynentu znajduje się park stanowy Lighthouse Field State Beach Park, z którego można podziwiać piękne, relaksujące widoki. Centrum miasta znajduje się na wybrzeżu oceanu z drewnianym molo Santa Cruz Wharf oraz kilkoma domami i restauracjami. Na wschód od molo na Beach State znajduje się promenada Santa Cruz Boardwalk z parkiem rozgrywki i kilkoma restauracjami. Promenada jest popularnym miejscem wśród odwiedzających miasto ze słynną kolejką górską Giant Dipper i innymi atrakcjami. I to tyle z najciekawszego tekstu z bloga. Wszystkie linki do wszystkich informacji znajdziecie w opisie. Jeszcze raz przypominam, że jutro najprawdopodobniej zobaczymy najnowsze Volvo Final w American Truck Simulator, a cała prezentacja, całe to wydarzenie rozpocznie się od godziny 18 naszego czasu na Twitchu SC Software. Wszystko będzie transmitowane, a jeśli mi się uda, to również u mnie zobaczycie tą transmisję i możliwe, że jeszcze jakąś przejażdżkę z tym Volvo. Natomiast jeśli chodzi o ten cały materiał, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć.